pierwszą niedzielę czerwca, mszą świętą w kościele parafialnym w Zawadzie koło Tarnowa rozpoczął się 8 memoriał ku czci ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Ten franciszkański misjonarz, męczennik, został zabity w Peru w 1991 roku. W krótkim programie słowno-muzycznym dzieci przypomniały sylwetkę zakonnika i wyznawane przez niego wartości. Od 20 lat mieszkańcy rodzinnej miejscowości ojca Zbigniewa wspominają go i razem z najmłodszymi modlą się o beatyfikację. Każdorazowo próbują też dowiadywać się czegoś nowego o swoim rodaku. W tym roku pomógł im w tym ojciec Zbigniew Świerczek, sekretarz do spraw misji krakowskiej prowincji franciszkanów, który rozpoczynał swoje życie zakonne razem z męczennikiem z Zawady. Ja chciałem wspominać te lata, kiedy Zbyszek był w grupie założycielskiej REFA, kiedy zajmował się ochroną stworzenia i zgłębiał także wiedzę na temat stanu środowiska naturalnego w Polsce. Mieszkańcy Zawady wspominają ojca Zbigniewa nie tylko w kościele. Tradycją stał się bieg o memoriał jego imienia. Impreza pod patronatem biskupa tarnowskiego organizowana jest przez szkołę podstawową, władze samorządowe i franciszkanów. Chcieliśmy nawiązać również do tej idei, która była bliska ojcu Zbigniewowi, do idei franciszkańskiego, nazwaliśmy to takiego franciszkańskiego współistnienia, współistnienia z całą przyrodą. Zawodnicy uczestniczą w biegu w kilku kategoriach, od dziecięcej przez młodzieżową aż do grupy otwartej dla wszystkich chętnych. W tym roku w biegu wzięło udział ponad 200 osób. Znaleźli się wśród nich członkowie klubów sportowych, ale także całe rodziny. I po raz pierwszy klerycy z seminarium franciszkanów w Krakowie. Rodzinne tradycje, ponieważ my z mężem trenowaliśmy kiedyś tam na Tarnowi, troszkę kiedyś wcześniej na Unii, no i teraz córki tak samo poszły w ślady rodziców, też trenują. I między nimi przy okazji. W tym roku jest, przypada 20. rocznica jego, ich męczeńskiej śmierci, bo tam było dwóch naszych braci. I chcieliśmy też to podkreślić, a także pasjonujemy się bieganiem w jakiś sposób, więc bieganie jest dla nas też ważne, oczywiście nie na pierwszym miejscu, ale jest ważne. I chcemy tutaj dać takie świadectwo franciszkańskie, że franciszkanie też potrafią brać udział w takich zawodach sportowych. Duch rywalizacji, chęć pokonania własnych słabości, radość zwycięstwa, a czasem także gorycz porażki towarzyszyły wszystkim zawodnikom. Dodatkową motywacją do wzmożonego wysiłku były nagrody przygotowane przez organizatorów i doping najbliższych oraz przyjaciół. Dla wielu start i ukończenie biegu było dużym osiągnięciem. Tak fajnie mieć siódme miejsce, że nie miałam ostatniego, że tak fajnie było. Byłam zadowolona, bo długo trenowałam, żeby mieć tutaj, chociaż nie jestem zadowolona do końca, bo mogłam dać z siebie więcej, ale było dobrze. Czułam szczęście, bo dosyć dobrze pobiegłam. Na początku się denerwowałam, że się wywrócę tak jak 2 lata temu, ale pobiegł już spokojnie. Jest za gorąco trochę i to mnie trochę jakoś przeszkodziło mi, bo na początku biegło się bardzo dobrze, a później jednak to gorąco dało swoje i nie mogłem za bardzo jakby finiszować szybciej. Musiałem wyhamować trochę. Najbardziej w biegach lubię kasę każdy. Może zostaje mistrzynią. Ogromne emocje towarzyszyły nie tylko biegaczom, ale także organizatorom i nauczycielom przygotowującym swoich uczniów do startu w zawodach. Dorośli nie kryli wzruszenia, które towarzyszyło rywalizacji najmłodszych. Przeżywam to, jak widzę, jak moi uczniowie biegną, jak padają wysiłek i ja po prostu im dopinguję i tak bym chciała ich wspomóc jeszcze. Cały rok pracy nauczyciela, trenera daje efekty. Oprócz tego, że jest ten wysiłek, jest ten ból nieraz nawet już na mecie, trud poniesiony, a przy tym jest ta radość, euforia. Największą radość sprawiają, jak te dzieci biegają. One wkładają w to całe serce, całą duszę i wszystko, co tylko mogą. Nie patrzą, gdzie biegną, po prostu biegną na żywioł i to jest piękne. Wśród atrakcji towarzyszących sportowej rywalizacji organizatorzy przypominają cel i przesłanie spotkania w Zawadzie. Nie byłoby tej imprezy, nie byłoby tej formy tutaj w Zawadzie, tej formy takiej modlitwy i radości pewnej. Bo to jest też radość dla tej społeczności, że spośród nich wyrósł taki człowiek, który został wybrany przez Pana.
Gdyby nie było ojca Zbigniewa, nie byłoby tej uroczystości. Franciszkanie dostrzegają w nim okazję do misyjnej działalności na wzór ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszają nas poza kościół, więc to jest świetny aeropak, czyli takie miejsce, skąd można mówić. I jak widzimy wielkich misjonarzy początków chrześcijaństwa, oni chętnie korzystali właśnie z takich miejsc.